poprzednio w Darksiders. Kingdom ruled by hate and fear. You will regret coming here. What is it now? The crown. I knew I could count on you. Now, hand it over, and the reward is yours. No, I think this crown will be of more use to me than to you. But your reward? Unless you wish to take it by force. I thought not. Horseman. It's finished. I know, Horseman. If there are more angels who are suffering, they are beyond us both. Take this. Heaven rewards those who serve justice. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darksiders Definitive Edition. I widzę się z wami tutaj, w krainie kuźni, gdzie zabiłem trzeciego i ostatniego już w tej krainie bezkrwistego. A konkretnie były one, czy byli oni, tutaj, w tym miejscu na fiordzie. Tutaj był jeden w Dolinie Skarmistrza, a jeden gdzieś w tym miejscu w Lesie Zguby. Oto lokacja dla was. Sorry. Jakbyście ich szukali. A my dzisiaj zajmiemy się zadaniem od Muri, które, jak zdążyłem sobie sprawdzić, prowadzi mnie tutaj do Szramy. Czyli do lokacji, w której jeszcze mnie nie było. A jest to zaklęcie. Życiodajna iskra. Muria powiedziała ci o oszalałym konstrukcję. Konstrukcję, no tak, już, robię z ciebie ruskiego, bo bardzo to potrafię. O oszalałym konstrukcie, znajdź go i zniszcz. Tylko teraz pytanie... A, na spokojnie tam przejdę. W końcu teraz mamy uchwyt śmierci, no to nie ma się czym przejmować. Po prostu przelecimy na drugą stronę. No, a jeszcze przy okazji... Zabierzemy monetę. Już 17. A, i w sumie nie powiedziałem wam jeszcze o tym. A miałem w sumie tego zacząć. Poza nagraniem ukończyłem zadanie dla Juriel i zdobyłem taką oto włócznię. Włócznię, która bazowe obrażenia ma lepsze od moich szponów. Tak, nie spodziewałem się znaleźć takiej broni i proszę bardzo. Tutaj czekaj, słyszę kamyk. Kamyk słyszę. I teraz doszedł do mych uszu ten dźwięk. Może gdzieś w środku będzie. Dlatego teraz sobie z niej będę korzystał. Ona ma jeszcze jakąś zdolność tworzenia pola ochronnego. Tylko ja nie mam bladego pojęcia, jak tę zdolność aktywować. Musimy gdzieś w środku ten kamień. Nie? To gdzie on jest? Okej, tu mogę iść. Do kamyka czy do... Nie, to jest tylko do skrzynki. Do zwykłej skrzynki, co warte nadmienienia. W niej dosłownie zwykłe buty, czyli nic wartego uwagi.
ja co dostanę za tego questa, poza oczywiście expem. A i sprawdziłem też, że jednak myliłem się. Nie jest 22 level maksymalny, bo dalej mogę sobie expa pchać w górę. Dobra, oficjalnie już żeśmy weszli do szramy. Oj, śmierć stanie tam było wyjątkowo głupie. Jezus, jak ja nie cierpię chrypy! Chrypa, katar, nie? Taka podziałka by tu miała miejsce. Zwykłe ludzie. Czemu zwykłe, najzwyklejsze przedmioty mi tu dropią? O, gniazdo żądlaków, pięknie. Kamienia ciągle nie widzę. Paraliżujący żądlak, proszę bardzo. Nowa ta. Nowy rodzaj tego przeciwnika. Bo się jeszcze z nim nie spotkałem, przypominam. Ale dalej widzę schodzą na strzała. Czyli to się nie zmienia. Znaczy na strzała, na dwa strzały. To się nie zmienia akurat. Znaczy nie powiem, byłoby miłe, gdyby schodziły na strzała, bo wtedy miał, o wiele chętniej bym używał tego pistoletu. Ale on zadaje tak małe obrażenia, że na innych przeciwników niż te latające, to się po prostu nie... Takie małe latające, to też powinienem podkreślić. Ty co, jak małe dziecko będziesz teraz się bawił? Oczywiście. Wracając. Że na innych przeciwników niż te małe latające, to się po prostu nie opłaca tego wykorzystywać. W górę, śmierć, w górę. Tu. Szybko, 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 szybko. Już nie muszę mieć wyekwipowanej tej zdolności, bo bym się chyba pochlastał. Nie, 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 nie. No nie, stary, co ty robisz? Każę ci iść w bok, a nie skakać. No ale bullshit, ja mu każę zbiegnąć w bok, a ten mi ciągle leci w górę. Dobra, uderzaj się jak małe bobo. Widzę, Muria chciała stworzyć życie i trochę jej się udało. Stworzyła chyba 5-letnie dziecko. Ile ten płomień, ile się paliła ta iskierka, Muria? 3 sekundy? No, dawaj. What the fuck was that? No. 5-letnie dziecko, które już ma... jest zapalone do bycia piromanem. To bardzo zła kombinacja. W ogóle jakakolwiek kombinacja z piromanem jest niebezpieczna. Dobra, w górę, łockok, dociąg, w górę, biegnij. Ej, to jest jakiś żart chyba. Teraz mi się tego nie złapał. Dobra, mogę tu pominąć na szczęście, bo już mi szlak trafił tu. The fuck? Czemu mnie to zassało do środka? Ja to nie poszedłem, to mnie dosłownie zassało.
Ale to subnaturalne, że cały ten poprzedni korytarz też się wypełnia tak szybko lawą, no ale... Detal. Ale w sumie jesteśmy w krainie, która jest turbomagiczna, więc ten detal nie jest pewnie aż tak istotny. No! I to miałeś zrobić na samym początku! Okej, tam się mogę cofnąć i gdzie mnie to zaprowadzi? Aha, okej, czyli to jest raczej powrót, ale w tym kierunku. Okej, dwa otwarte przejścia. A tędy przyszliśmy, więc muszę iść w drugą stronę. Bo tu na razie nie brakuje mi chyba tej całej kuli do otwierania przejść. A nie, konstrukta będę potrzebował. Dobra. Okej, tu mogę przejść sam. I tam są zablokowane drzwi. Tutaj nic. Dobra, czyli muszę iść tędy. O wilku mowa. Chciałeś konstrukta, dostajesz konstrukta. To się zgliczował chyba, co na ziemi leżał właśnie. Mam takie wrażenie. Trochę za późno się włączył do walki. Dobra, potka. To chciałem zrobić później, ale już... Jak już uruchomił, to trudno. Zejdź. Kasa się zbierze sama, fakt, ale przedmiot już niekoniecznie. Teraz gdzie cię mam? A co jest, cię ustawisz, że on po prostu po tym przejdzie. O, to akurat może mieć wyrąbane na tę lawę. Ja nie. Konstrukt tak. Okej, jedno combo one-shotuje. Prawie one-shotuje. No, wyłącz mi ten namierzanie. Dobra, tam mogę puścić, a tutaj... A, tutaj byłem przed chwilą, okej. Zobaczmy, czy coś się tutaj chowa. Jak tak patrzę, to chyba nie. No nie. Dobra. Stawaj tu. Przejście. Na łańcuch. Let's go. Okej, moneta przewoźnika. Nie chcę coś mówić, że może strona, ale strony już tutaj wszystkie zebrałem. Jesus! Co to miało być? Skaczę do przodu, a on się tego nie złapał. Czemu one już są takie obite? Z tym Gornem się nawalały przed chwilą, czy jak? Na mnie nie denerwuj. Jak lecisz w przód, to lecisz w przód. No, leci. Gornik. To sobie zbierę w taki sposób. No i dobra, tylko w sumie jak ja mam tego konstrukta tam przetransporterować?
Ja wrócę, spoko. Tak, konstrukt? Może konstrukta jakoś tam sobie ogarnę. Bo to chyba nie jest tutaj po nic. No oczywiście, że musi być troszkę walki. Trochę leczonka, proszę. Dziękuję. Otwieraj. Dobra. Na drugą stronę. I lecimy teraz otworzyć drzwiczki dopiero co znalezionym kluczem. Hop, siup. Wydaje mi się, że my stamtąd chyba przyjedziemy. A nie, nie przyjedziemy. Tutaj w ogóle nie ma przejścia. Ani ze skoku. A nie, tam jest przejście, czyli tam pewnie gdzieś jest konstrukt, w którym sobie tutaj przyjedziemy i otworzymy przejście. Dobra. Lećmy dalej. Ej, kurde, jak się spojrzy pod dobrym kątem, to tutaj wygląda trochę jak twarz. Takie moje skojarzenie przynajmniej. Nie chcę tego być to jakaś konkretna twarz, czy tak tylko po prostu widzę w tym losową twarz, no ale... Twarz to twarz. Wiele więcej nie jest mi potrzebne. A, i to się jeszcze zapada. Cudownie. Bo mało mi jeszcze... For fuck's sake! Bo jeszcze mało mi atrakcji. Czemu się tego nie złapał? Liznął to po prostu twarzą i poleciał na ten. Poleciał na łeb. Żegnamy się z państwem. Bardzo pięknie. Wyegzekunocjonowałem was. Co? Boże, co ja za głupoty pierdolę. Świetnie, jeszcze to mi było tutaj potrzebne. No, wreszcie! Kamera trochę nie po mojej stronie. Bukle żaru szyb... Serio, to jest lepsze? Okej, ja jestem teraz troszkę zawiedziony. Dobra, jak to odblokować wszystko? A, po prostu weźmy ściany. Tak proste, że wręcz genialne. Dobra. Ciung za wajchę, śmierć. Okej, tak liczyłem, że wszystko się otworzy. Tam zapewne będzie mapa w tamtej skrzynce. Jakie one są obite, te konstrukty.
Niektóre przynajmniej. O, i szybka wymianka. Jak się wyleczyć? Zmień sobie broń po prostu na czas egzekucji. I wyleczysz się momentalnie. Co prawda, jak teraz zmienię sobie bronię, no to dalej będę miał trochę ubytek zdrowiu. Ale to bardziej wina... Ale to jest wina tego, że dochodzi mi po prostu plus niecałe 1200 zdrowia. Jest skrzynia gdzieś w ogóle obok, której nie zauważyłem. No, mapa, tak jak sądziłem. Okej, okay. Kolejny konstrukt aktywny. Gdzie ta skrzynia? A tam schowana. No, nie rozglądałem się dokładnie, to mój błąd. A tutaj? Jakieś zwykłe rękawiczki, ludzie. 17, lokacja na 17 level fabularny. Czy jest na 7 level fabularny, a masz inny level? Lokacja na 17 poziom, ja dostaję tak słabe rzeczy. Jak to już jest zwykłe, niech będziemy mieli chociaż, nie wiem, 300 do obrony. Albo coś podobnego. A nie takie coś. Dobra, tu nie wejdę. A tu wejdę. Tutaj tak. To teraz... Czy ja jestem w stanie? Zrobić to bez użycia rozdzieracza duszy? Czy jednak wykorzystanie go będzie musowe? Nie. Okej. Okay. Użycie rozdzieracza nie będzie tutaj obowiązkowe. Na szczęście. Bo nie mam bladego pojęcia, jakbym miał przepchnąć swoje ciało. Na drugą stronę. Dawaj, 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 dawaj. Lock, lock. Fuks. Fuchs level hard. Okej, okay, tu jest kolejna skrzynia gdzieś. Chyba tam w tej rurze. Okej, okay, tutaj po prostu muszę nim sobie aktywować. Dobra, na szczęście nie biegu dalej. Czy sobie mogłem to przeczekać chyba, więc... Że nie biegu to już... All lucky! Jezu, ale fuks! A jednak nie wróżę, tutaj po prostu tutaj jest na boku. Więcej szczęścia niż rozumu, jak cholera. Proszę bardzo, kolejne większe obrażenia. Jestem tak troszeczkę zawiedziony. Jakbym nazbierał jeszcze kilka monet przewoźnika, to bym mógł pomyśleć o wymianie tych moich aktualnych szponów opętanych na jakieś lepsze. Brawo. Ale czemu tutaj? Czemu ja tam biegnę, jak mogę po prostu iść tędy za skrzynią i się dociągnąć do konstrukta? Inteligencja level maksimum.
Jezu, parno. Jak w Polsce w lecie. Widzicie to? To jest Polska, kiedy jest tylko 20 stopni w cieniu. I nie żebym teraz narzekał, ale nie powiecie mi, że tak nie jest. Kto żyje w Polsce, ten wie. A potem... A to jest tylko ta podłoga. Taka leciutko pomarańczowa. Jak potem dochodzi nagle 30 stopni... I nie w słońcu, tylko w cieniu... O Jezus Maria. To wtedy to już cały twój świat po prostu wewnętrznie płonie. To ma robić za utrudnienie, przepraszam bardzo, czy co? Mnie to tak średnio przeszkadza. Proszę bardzo, wszyscy wyegzekucjonowani. Okej, teraz to może trochę poprzeszkodzić. A dlaczego ma się żniwiarza? Zniszczeń. Nic się nie marnuje. O, zdrowie za zabitego. To jest bardzo ładny atrybut broni. Choć nie powiem, wolałbym mieć na przykład opętany amulet ze zdrowiem za egzekucję. To było fajne, opętany amulet. Albo w ogóle amulet, który ma coś takiego. Bo jak jeden zdobyłem, to oczywiście musiałem go jak kretyn spylić. Znaczy spylić. Spylić to jeszcze, bym go mógł odkupić. Ale nie, ja go jak debil wsadziłem w broń. Los, padawałem jedna za drugim, co idzie. I się skończyło. Dobra, gdzie jest ta skrzynia? Woluju, gdzieś tam! Jak ona tam wejść? No, tu jest jakieś przejście, którego nie zauważyłem. No nie, tym razem nie ma. Jak ja mam tam wejść? Halo? Jakiś pomysł? No ja chwilowo nie mam żadnego. Są dwie skrzynie zaraz obok. Fajnie. Oho, duże. No i to już jest koniec zadania. Zaraz będziemy pewnie walczyli z tym gormem. Trzy potki. Jakże wymowne. Trzy potki gniewu, czy tutaj tylko kasa? Sześć potek na życie. Jeśli nie znikną, no to mam wymówkę, żeby spamić po prostu potkę leczącą. Siema. Już się spotkaliśmy, pamiętasz? Zrzuciłeś mnie do dziury z lawą. Rozdupcył się. No właśnie widzę, jak jesteś niezniszczalny. Bardzo jesteś niezniszczalny. Właśnie sam sobie damage zadajesz. To było bardzo głupie. Z twojej strony. O, masz pomagierów? Wow, ale mi nie przykro. On mi w ogóle ledwo co robi. Już jest na egzekucję gotowy.
No, to żegnamy pana. A widzę, że egzekucja taka sama jak u kościanych mistrzów. Maximus. Broń o niewiarygodnej mocy, zapomniana od wieków. Niegdyś dzierżył ją władca liczów, którego królestwo obróciło się w pył. Ukryty w lochach pod równinami umarłych, miał już nigdy nie pojawić się na powierzchni. Jedynym zapisem jego historii są runy wyryte na ostrzu. Jeszcze bardzo szrama ukończona. Kolejna maczuga lepsza od tej włóczni, no kurde. Naprawdę liczyłem, że ta włóczni mi posłuży trochę dłużej niż jeden odcinek. Czemu te w ogóle bronie specjalne nie mają w ogóle żadnych takich... One mają te wszystkie swoje zdolności, tylko właśnie problem ten jest taki, że ja dla przykładu nie mam bladego pojęcia, jak aktywować tę zdolność. Tu mam wypad, ale to jest normalnie umiejętność, którą sobie wykupiłem. Ale jak włączyć tutaj pole ochronne, które niby mogę stworzyć dzięki tej włóczni? To jest dobre pytanie. Nie wiem, tutaj ukończone i nic. Jeszcze bym się przeniósł... Cofnij. Jeszcze bym się przeniósł na sam początek tego. Tak, tak, tak. Może sobie stworzyć nawet z naszych lochów, mam to wyrąbane. Bo tu mi gdzieś... wykrywa ten cholerny kamyk. Tylko moje pytanie brzmi, gdzie? O, trochę tutaj. Tu jest najbardziej słyszalny. Jak go słyszę tak wyraźnie, no to znaczy, że jest gdzieś bardzo blisko. Gdzie? No, jak to gdzie? Tutaj. To jest chyba, wydaje mi się, ostatni kamień w ogóle jakikolwiek jest w tych. Jest w krainach kuźni. Bo pamiętam, że, że tutaj nie przychodziłem, bo nie, na moment, kiedy zbierałem, nie miałem dostępu do tego uchwytu śmierci. No dobra, trochę się nie popisałem, bo się trochę rozejrzeć dokładniej. No dobra, kamyk znaleziony, lecimy powiadomić Murię, że quest został wykonany. Czytaj, że rozdupcyliśmy golema. Za chwilę czeka mnie jazda do Królestwa Umarłych. Jej! Dobra, Muria, co mi dasz? You saved our realm, Ryder, and for that you have my gratitude. But only time will tell if your path leads into darkness or if it leads out. Which was the greater sin? To create a monster, or to send you to kill it? Either way, it is finished. Then Gorn's nightmare has ended at long last. I can still see the spark of life burning inside him, turning him to slag. May the stone forgive us, horsemen. I cannot forgive myself. As you weep, I will sow the same. Da mi punkt umiejętności? Tak, dostałem od niej punkt umiejętności. Zajebiście. Okej. To mnie też tak nie jara. Nie, może tego nekromantę? Ja nie wiem, na ile jestem w stanie pocisnąć jeszcze te drzewka. Czyli zdobyłem... Ile zdobyłem expa? A nie, dobrze powiedziałem, jest maksymalne, bo nie zdobyłem w ogóle doświadczenia. Czyli mam maksymalny poziom.
Czyli teraz... A nie, 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 nie ma bata, nie, jest, nie stać mnie. Nawet jak zresetuję drzewko, to nie będzie mnie stać na ulepszenia całego drzewka z jednej strony. No nie, brakuje mi jeszcze... Z tej strony... A nie, to z obu stron jest to samo. Prawie, że... To jest ile? 2, 4, 5... Dobra, nie, łącznie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16 razy 3, 30... 48... Tu jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15, to jest 45. Nie, nie ma bata. Brakuje mi to mocno. Jak tu mi, jak mam jeden, brakuje mi jeszcze przynajmniej 12 punktów, żeby móc to, samo to drzewko sobie na maksa zrobić. A co o Heroldzie mowa. Dobra. Czy mnie tutaj coś jeszcze trzyma? Dosłownie w przenośni, poza jakimiś pierdołami, jak na przykład tutaj jest jedna miejscówka, do której mogę się przejść. Użyć rozdzieracza dusz i coś tam znaleźć. Nie wiem co, ale sobie sprawdzę. Nie, z tego co widzę to nie... gnomy gnomada są oznaczone? A co, ogólnie. Dobra. Księga umarłych, no to zbierz czwarty rozdział. Tutaj bezkrwiści, tylko jeszcze dwoje w Królestwie Umarłych są do zabicia. Artefakty. No artefakty znalazłem już tutaj wszystkie. Kamyki też. No to nie, na razie... Czy na razie, w sumie wygląda to, że potrzebuję tylko zabić bezkrwistych i mogę lecieć dalej z fabułą. A nie! Nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze został grobowiec Argula do przeczesania. O właśnie, dobra. To jest plan na kolejny odcinek. Tych bezkwistek dokończę już sobie we własnym zakresie, ale w kolejnym odcinku przechodzimy grobowiec Argula. Tak więc, do następnego. I miłego dnia, wieczoru, czy kiedy to oglądacie.